Przygotuj proszę podręcznik oraz zeszyt w kratkę. Otwórz podręcznik na stronie 38. Spróbujemy wspólnie rozwiązać zadania z treścią, w których będziemy ważyć. Ćwiczenie pierwsze. Mama kupiła 2 kg ogórków, 3 kg pomidorów i 4 kg jabłek. Czego kupiła więcej, warzyw czy owoców? Abyśmy mogli obliczyć, czego kupiła więcej, musimy wiedzieć, ile było warzyw, a ile owoców. Ile owoców kupiła mama? Tak, 4 kg jabłek. A ile warzyw? Żebyśmy wiedzieli, ile było warzyw, musimy je do siebie dodać. 2 kg ogórków oraz 3 kg pomidorów. Razem mieliśmy ile kilogramów warzyw? 5 kg. Świetnie. To w jaki sposób policzymy, o ile więcej było warzyw od owoców? Jeśli warzyw mamy 5 kg, a owoców 4, to jakie działanie musimy wykonać? Świetnie, od 5 kg warzyw musimy odjąć 4 kg owoców. I w ten sposób dowiemy się, że warzyw było o ile więcej? O 1 kg. Doskonale, warzyw było o 1 kg więcej niż owoców. Pamiętaj o zapisywaniu tych działań w zeszycie. Ćwiczenie drugie. Kto waży więcej, pies czy kot? Jak myślicie? Popatrzcie na tą wagę. Wiemy, że zwierzęta po jednej stronie ważą tyle samo, co zwierzęta po drugiej stronie. Więc jeśli trzy koty ważą tyle samo, co jeden kot i jeden pies, to jak myślicie, kto będzie cięższy? Oczywiście piesek jest cięższy, waży więcej, ponieważ jeden pies i jeden kot waży tyle samo, co trzy koty. Doskonale. Piesek jest cięższy, waży więcej. Ćwiczenie trzecie. O ile kilogramów lżejsze są pomarańcze od jabłek? Jak musimy to policzyć? Czy wiemy, ile ważą nasze pomarańcze? Jeszcze nie wiemy. Za chwilkę to policzymy. W jaki sposób? Doskonale, musimy dodać do siebie wszystkie odważniki, które ważą tyle samo, co nasze pomarańcze. Jeden odważnik o wadze 2 kg. Świetnie. Kolejny 1 kg. I ostatni 1 kg. Ile ważą nasze odważniki? 4 kg. Więc wiemy, że pomarańcze ważą 4 kg. Teraz policzmy jabłka. Odważnik 5 kg. Kolejny 2 kg. I ostatni również 2 kg. Więc ile będą ważyły nasze jabłka? 9 kg. Doskonale. Jak obliczymy, ile lżejsze są pomarańcze od jabłek? Jeśli jabłka ważą 9 kg, a pomarańcze 4 kg, musimy odjąć te liczby od siebie. Czyli od jabłek odejmujemy wagę pomarańczy. W ten sposób dowiemy się, o ile lżejsze są pomarańcze. Jaki to będzie wynik? Doskonale. 5 kg. Pomarańcze są lżejsze od jabłek o 5 kg. Mam nadzieję, że zapisaliście te przykłady w zeszycie. Ćwiczenie czwarte. Bruno
chcę zważyć piach. Potrzebuję odważyć 15 kg, kolejne 13, kolejne 11, jeszcze 9 i 7. Jakich odważników musi użyć, aby odważyć 15 kg piasku? Doskonale. Jeden 10-kilogramowy i jeden 15-kilogramowy. Razem będzie 15 kg. 10 kg dodać 5 kg, jeden odważnik i drugi. Razem da nam 15 kg, dzięki którym odważymy piasek. Kolejny 13 kg. Jakich odważników musi użyć Bruno, aby odmierzyć 13 kg? Również może użyć jednego 10-kilogramowego odważnika i do tego kolejnego. O jakiej wadze? Świetnie! 3 kg. W ten sposób Bruno odważy 13 kg. Następne 11 kg. Jak myślicie, jakie odważniki tutaj użyje Bruno? Może użyć jeden 5-kilogramowy odważnik, a drugi. Doskonale, wtedy będzie brakowało mu jeszcze odważnika o wadze 6 kg. Pamiętaj, że ty możesz mieć zupełnie inne pomysły na rozmieszczenie wagi w odważnikach. Kolejny odważnik 9 kg. 9 kg. Jakie odważniki użyjemy? Chciałabym, żebyśmy użyli ich aż 3. Ja wybiorę sobie jeden 2-kilogramowy. Jeszcze jeden 2-kilogramowy. Razem mamy już 4 kilogramy. To jakiego jeszcze nam brakuje? Tak, jednego 5-kilogramowego. Świetnie. Razem mamy 9 kilogramów. I ostatnie. 7 kg piasku. Jakich odważników użyje Bruno? Na przykład jednego 5-kilogramowego i jednego 2-kilogramowego. Świetnie, razem będzie 7 kg. A teraz zastanów się, jeśli Bruno miałby użyć tylko tych odważników, które są tu na obrazku, w jaki sposób mógłby zważyć 13 kg? Spróbuj pomyśleć i zapisać samodzielnie. Ćwiczenie piąte. Babcia i Krzyś poszli na targ. Babcia kupiła 2 kg truskawek, kilogram borówek, 3 kg czereśni. Które owoce może nieść Krzyś, jeśli babcia pozwala mu dźwigać nie więcej niż 3 kg? Zastanówcie się. Krzysiu może nieść nie więcej niż 3 kg, a babcia kupiła 2 kg truskawek, 1 kg borówek i 3 kg czereśni. Oczywiście Krzyś może nieść torbę z czereśniami, która waży 3 kg. A czy ma jeszcze inną możliwość? Tak, doskonale. On również może nieść truskawki, które ważą 2 kg i borówki, które ważą razem 1 kg, więc obie torby będą ważyły również 3 kg, które Krzyś będzie mógł unieść.
Teraz otwórzcie Wasze podręczniki na stronie 39. Zważymy pieski i kotki. Spójrzcie na ćwiczenie pierwsze. Jak myślicie, ile waży kotek, a ile jeden piesek? Jeśli dwa pieski ważą 10 kg, to jeden z nich będzie ważył? Tak, jeden z nich będzie ważył 5 kg. Jeden piesek 5 kg dodać. Drugi piesek 5 kg razem ważą 10 kg. Doskonale. Więc jeśli wiemy, że piesek, który waży 5 kg, razem z kotkiem ważą 15 kg, to jak policzymy, ile waży kotek od wagi 15 kg, musimy odjąć wagę naszego pieska, którą znamy, a piesek ważył 5 kg. Więc ile waży kotek? Kotek waży 10 kg. Duży ten kotek, prawda? Jeden kot waży 10 kg. Świetnie. A teraz kolejne pieski. Jeśli trzy małe szczeniaczki ważą 15 kg, to ile będzie ważył jeden? Świetnie. 5 kg, bo jeśli dodamy jednego pieska o wadze 5 kg, drugiego oraz trzeciego, to razem będą ważyły właśnie 15 kg. Wiemy, że jeden piesek waży 5 kg. Jeden szczeniaczek. To ile będzie ważył ten większy brązowy piesek, jeśli oba razem ważą 17 kg? Musimy policzyć. 17 ważą oba. A wiemy, że szczeniaczek waży 5 kg, więc odejmujemy go od naszej wagi. Ile waży brązowy piesek? Doskonale. 12 kilogramów. Tyle waży brązowy piesek. 12 kilogramów. I ostatnie ćwiczenie. Spójrzcie. 1, 2, 3, 4 małe kociaki ważą 12 kilogramów. To ile będzie ważył jeden kociak? Doskonale. 3 kilogramy. 3 kg jeden kociak plus drugi kociak plus trzeci kociak plus czwarty kociak. 4 koty, 3 kg plus 3 plus 3 i plus 3 razem 12 kg. A wiemy, że dwa kotki i jeden pies ważą 19 kg. Ile będzie ważył jeden piesek? Jak to zapiszemy, jak to policzymy? 19 odjąć wagę dwóch małych kotków. Jeden kotek 3 kg i drugi kotek 3 kg. Ile to będzie razem? 19 minus 3 to 16. I odjąć 3, to 13, doskonale. Nasz piesek waży 13 kg.